I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Hej kochani, tu hulaj dusza, a wysłuchajcie kolejnego podcastu na tym kanale, i jest to podcast serii Niewłaściwa Miłość. Dzisiaj opowiem Wam historię: jak najbliższa osoba, którą znacie od wielu lat, może okazać się kimś zupełnie innym. I życie, które wspólnie tworzyliście, Wasza rodzina, Wasz dom, Wasze marzenia mogą rozpaść się w ciągu jednej chwili. Zanim jednak przejdziemy do podcastu, chciałabym Was poinformować o kilku wiadomościach, kilku informacjach na najbliższy miesiąc, a właściwie na działanie do, do końca tego roku. Prawdopodobnie w kolejny czwartek pojawi się nowa seria na tym kanale. Będzie to coś związanego z tematyką, którą najczęściej tutaj poruszam. Mam na myśli takie sprawy międzyludzkie, sprawy rodzinne. Nie chcę Wam za dużo zdradzać. Możecie w sumie napisać, czy domyślacie się, o jaką serię chodzi, chociaż też czuję, że i tak dla wielu ten czwartek będzie zaskoczeniem. Poza tym, już oficjalnie chciałam Was poinformować, że w grudniu ruszamy z kolejną serią siedmiu grzechów głównych. Jeżeli ktoś miałby jakieś propozycje tematów, podcastów, które chcielibyście usłyszeć na tym kanale, to na dole, w prawdopodobnie przypiętym komentarzu, podam Wam dokument, w którym możecie swoje propozycje napisać. Tak jak się umawialiśmy, jeżeli będzie dużo głosów na jakąś sprawę, to ja tę sprawę postaram się poruszyć. Przypominam też, że ten kanał do rady subskrybować, jeżeli ktoś chciałby zostać na dłużej, to będzie mi niezmiernie miło. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o nowych materiałach, to można wcisnąć dzwoneczek. Tyle w ramach naszego wstępu, a teraz bez zbędnego przeciągania zapraszam Was do słuchania. Moi kochani, dzisiaj znów przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Ja Was witam z szeroko otwartymi ramionami w rzadko odwiedzanym stanie, jakim jest stan Utah. Jak wiecie lub nie, w Ameryce wiara odgrywa naprawdę dużą rolę. Właściwie to bardziej bardziej odpowiednie byłoby stwierdzenie, że w niektórych miastach, w niektórych miejscach wiara odgrywa bardzo dużą rolę. No bo Stany są niezwykle zróżnicowanym krajem. Niektóre Stany mogą się od siebie różnić wręcz o 180 stopni. Ciężko jest tutaj mówić o, o wszystkich Stanach jako o Ameryce, dlatego od razu mówię, że to kwestia jest niektórych Stanów. No i właśnie takim stanem jest stan Utah. Co więcej, nie tylko Stany, ale są też miasta, które mają swoje charakterystyczne cechy, na przykład to, jak, jak wiara odgrywająca ogromną rolę. I takim miastem, jest na przykład Salt Lake City, do którego dzisiaj się przenosimy, o którym dzisiaj Wam opowiem. Mówiąc o stanie Utah i o Salt Lake City z całą pewnością nie można pominąć religii mormońskiej. To właśnie członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich zapisali się w gospodarce i polityce tego miasta. Miasto nie jest duże, liczy około 200 tysięcy mieszkańców. Sama byłam zaskoczona, kiedy zobaczyłam dokładnie, że nie jest ono aż takie duże. Jednak już od jakiegoś czasu chciałam Wam o nim opowiedzieć i wielokrotnie Salt Lake City przemijało nam się w tego typu opowieściach. Po pierwsze jest to stolica stanu Utah. Jest to też 117. najbardziej zaludnione miasto w całym kraju. Salt Lake City, tak jak sama nazwa wskazuje, miasto słonego jeziora. I rzeczywiście wśród miejsc i rzeczy, które warto zobaczyć, jest wielkie słono, słone jezioro, które, jak donoszą media, niestety wysycha w szybkim tempie i nie jest wcale to dobry znak. Ja Was tutaj zapraszam na małą wirtualną przejażdżkę, spacer po tym mieście. Jeżeli ktoś może spojrzeć w ekran, to, to od jakiegoś czasu pojawiają się wizualizacje wirtualne spacery. Jeżeli ktoś chce jeszcze bardziej w klimat się wciągnąć, wejść, no to zapraszam. A ja wracam do naszego wspaniałego, nie aż tak długiego opisu. W Salt Lake City mamy wiele interesujących zabytków, które z całą pewnością są warte zobaczenia. Na przykład jest to kapitol, są to świątynie, kościoły, piękno przyrody, jakim też jest górzysty klimat, który też jest tutaj na tych wycieczkach spacerowych, wizualizacyjnych pokazany. Ja wiem, że brzmi jak taki kwiecisty przy wodnik albo sztuczna inteligencja, która was yy, próbuje przekonać, że miasto jest piękne, cudowne, cud maliny i bailando bez trzymanki, ale naprawdę zaciekawiło mnie e, Salt Lake City. I jeżeli kiedyś, a właściwie to gdy kiedyś pojadę do Ameryki, e, to chciałabym to miasto zobaczyć. No cóż, mówiłam jednak o wieży mormońskiej i tak się składa, że wyznawcy tej religii są nie tylko w Salt Lake City, ale również w całym stanie Utah. I statystyki nam podają, Iż twierdzi się, że na tle całej populacji stanu Mormoni stanowią aż 62%. Czyli jest to naprawdę dużo. Co za tym idzie, są to ludzie, dla których wiara i zasady mają ogromne znaczenie. Utah jest stanem raczej konserwatywnym i należy do tak zwanego pasma biblijnego, o którym już Wam kiedyś mówiłam. Stąd też informacja na samym początku, że są miejsca, są miasta, gdzie wiara odgrywa ogromną rolę. I myślę, że jest to naprawdę interesujący temat, ponieważ Stany Zjednoczone są niezwykle podzielone pod względem wiary, klimatu, priorytetów mieszkańców. Niektóre Stany mają taki klimat bardzo nowoczesny, jak na przykład Nowy Jork, chociaż teraz to, to różne opowieści się o Nowym Jorku słyszę, no ale są też Stany, których klimat jest zupełnie inny, jak na przykład Teksas, Kowbojskie kapelusze, kapelusze, Stany takie jak Minnesota, Dakota, no to, to jest niezwykle interesujące. Dlatego za każdym razem, kiedy przynosimy się do Stanów Zjednoczonych, staram się Wam troszeczkę opowiedzieć o miejscu, Ponieważ ten klimat bardzo często ma duże znaczenie. I coś, co dla nas Polaków może się wydawać takie niepojęte, że cała społeczność myśli jednakowo, na przykład, no to w Stanach są takie przypadki. Gdzie też sobie o takim przypadku porozmawiamy. W dzisiejszej sprawie właśnie Wam o tym m.in. opowiem, ale najpierw trzeba poznać osoby, które odegrały ogromną rolę w tej historii. Mam nadzieję, że lubicie brazylijski klimat, ponieważ przenosimy się na samym początku do Rio de Janeiro. To właśnie Właśnie tam, mniej więcej w połowie lat 60., poznali się Thelma i Herald Soares. Ona, Amerykanka mieszkająca w Kalifornii, od lat w jej rodzinie praktykowała się wiarę mormońską. Młoda kobieta od zawsze chciała nieść dobro, szerzyć swoją wiarę, była bardzo zaangażowana w życie kościoła, w życie społeczeństwa. Tak więc zarówno zasady kościoła, jak i sama instytucja były dla Termy niezwykle ważne. W Rio de Janeiro znalazła się właściwie również i z tego powodu, ponieważ była ona misjonarką kościoła LDC. Nie mylisz z innymi tam literkami. Służba w misji mormońskiej nie jest konieczna, ale wielu członków tego kościoła postanawiają odbyć i to jest też bardzo interesujący temat. Jest ta, ta misja, ta służba mormońska nazywana jest czasami rytuałem przejścia. Ochotnicy zazwyczaj są dość młodzi, to czy się w dużej mierze ludzi około tam 18-25 roku życia, tak nam podają statystyki. W większości na takie misje zgłaszają się mężczyźni, więc Telma stanowiła wyjątek. Ochotnicy przed wyjazdem muszą odbyć odpowiednie szkolenie, muszą no, dowiedzieć się, w jakim celu tam jadą, co mają robić, jak wygląda ich dzień, a ich dzień jest bardzo pracowity, oni tam około 6 wstają, jedzą śniadanie, później idą na miasto, starają się przekonywać ludzi do swojej wiary, no i też pomagają charytatywnie w różnych miejscach, się tam udzielają. W niektórych przypadkach, kiedy są wyjazdy zagraniczne, no to też misjonarze muszą się uczyć języka kraju, do którego jadą. Więc to wcale nie jest tak, że oni są na przykład Amerykanami i wszędzie tam będą po angielsku mówić. Nie. Telma, jadąc do Rio, no, musiała jednak e, troszeczkę zmienić swoje nastawienie i nauczyć się nowego języka. Zresztą kobieta bardzo dobrze zna portugalski, to nie był dla niej problem. E, tak czy inaczej, będąc na misji w latach 60., kobieta poznała swojego przyszłego męża Heralda Soaresa. Jeżeli strona internetowa Raders podaje prawdziwe informacje, to Herald był o 4 lata starszy od Telmy. Poza tym mężczyzna był z urodzenia z. W ogóle tam z pochodzenia Brazylijczykiem, e, tam miał swoją rodzinę, no i całkiem poukładane życie. Oni byli młodzi, mieli po 20 parę lat, no to tam e, on dopiero gdzieś tam zaczynał pracę, ogarniał swoje życie. E, Telma też, zanim e, planowała wejść tak na dobre w e, dorosły tryb życia, czyli tam praca, dom, dzieci, no to postanowiła swoją misję odbyć. Tak czy inaczej, Herald również był Mormonem, e, no i podobnie jak w przypadku Telmy Wiara była dla niego niezwykle ważna. Od słowa do słowa w trakcie misji kościelnej między tą dwójką zaiskrzyło, dogadywali się idealnie. Zresztą czytałam gdzieś, że e, takie przypadki, że Mormoni jadą e, na misję, jadą e, odbyć swój taki, może powiedzieć, mały obowiązek, bo część osób tak to traktuje, No to się zdarza, że oni rzeczywiście poznają tam swoje miłości życia, wracają e, już, planując ślub i tak dalej. No właśnie tak było w przypadku Telmy. I rzeczywiście między tą dwójką powstało prawdziwe uczucie, które następnie skutkowało ślubem. Thelma i jej mąż zdecydowali, że na stałe chcą zamieszkać w Stanach Zjednoczonych i tak też się stało. Konkretnie te małżonkowie zamieszkali w mieście Fullerton w Kalifornii, niedaleko rodziny Telmy, bo ona pochodziła z Kalifornii. Wrócili w rodzinne strony kobiety. Harald szybko znalazł pracę jako nauczyciel języka hiszpańskiego i też portugalskiego w okolicznym liceum, a że rzeczywiście było zapotrzebowanie na takich nauczycieli, to mężczyzna Idealnie się tam wczuł, znalazł pracę i problemów nie było. Tam zajmowała się pracami dorywczymi, jakieś tam pomagała na stołówce szkole, no ogólnie takie prace nie na pełen etat. Jednak tak jak większość murmońskich kobiet, ona marzyła o tym, aby mieć dzieci, aby mieć dużą rodzinę, aby zajmować się ogniskiem domowym, aby dbać o tego swojego kochanego męża, o te swoje kochane dzieci. I tak też mijały miesiące, a później mijały lata. I niestety mimo wielu starań i chęci państwo Soares mieli problem z doczekaniem się dziecka. Konkretnie Thelma nie mogła zajść w ciążę, co było dla niej zapewne niezwykle przykre. Tym bardziej, że na pewnym etapie wiadomo, z lodówki wyskakiwali, przyszli dziadkowie z pytaniem gdzie jest dziecko, gdzie jest dziecko. No to były lata 60. i 70. Trochę pojęcie na temat niewłaściwych pytań było inne, a tym samym też medycyna była na innym poziomie i na dobrą sprawę ciężko było Znaleźć przyczynę niepowodzeń małżeństwa, jak i później ewentualnie ją leczyć. Mimo tego Telma i Herald nie poddawali się. Tak się składa, że prawdopodobnie siostra Heralda też miała problemy z zajściem w ciążę. No i ona wraz ze swoim mężem zdecydowali się na adopcję, co pozwoliło Telmie i Heraldowi uwierzyć, że właściwie to ciąża nie musi być wcale jedynym rozwiązaniem. Zobaczyli, że w ich otoczeniu też są tacy, te, takie pary, też są takie, tacy małżonkowie, którzy mają podobne problemy jak oni. No i doszli do wniosku, że Adopcja to może być dobra opcja. Ach, nie czuję, że rymuję. W każdym razie pod koniec lat 60-tych Saaresowie zaczęli się rozglądać za ośrodkiem adopcyjnym. No i tak właśnie wkrótce do ich rodziny dołączył zdrowy chłopiec, któremu dali na imię Pol. Pol przyszedł na świat w 1968 roku, no i od tego momentu stał się członkiem rodziny Soares. Sen od razu stał się oczkiem w głowie rodziców, a Thelma i Herald byli najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Podział obowiązków w domu był więc prosty. Herald pracował, utrzymywał rodzinę, z kolei Thelma zajmowała się domem i ukochanym dzieckiem. To był podział obowiązków, to był taki um, widok rodzinny, jaki było Mnóstwo w tamtej okolicy, w tamtej społeczności. Przypominam, to była społeczność mormońska. Bardzo często mają oni dużo dzieci. To, to może nie jest jakiś wielki wyznacznik, no ale często, naprawdę, to, to jest częste zjawisko i właściwie teraz też tak jest. Dla małżonków wiara od zawsze była niezwykle ważna, więc tym samym zależało im na tym, by wychować dzieci w wierze mormońskiej. Harald z kolei bardzo też chciał, by w domu obecny był jego ojczysty język, jego ojczysta kultura, no bo był w Stanach Zjednoczonych, ale wcale nie zapominał, że z pochodzenia jest Brazylijczykiem, więc chciał, aby jego dzieci poznały kulturę, poznały ten klimat. Z tego względu zarówno Telma, jak i, jak i Herald płynnie mówili po portugalsku, no i od początku uczyli syna dwóch języków. Co roku zresztą rodzina jechała na wakacje do Brazylii, aby utrzymywać kontakt z rodziną Heralda, więc to wszystko było bardzo pielęgnowane, praktykowane. Tutaj zarówno religia, jak i kultura, jak i pochodzenie to wszystko było bardzo ważne dla tej rodziny. I tak właśnie miały lata. Lata szczęśliwe, lata ślankowe, lata piękne. Chociaż Sarysowie sobie marzyli o tym, aby podzielić się swoim szczęściem z jeszcze jednym dzieckiem. Mimo no, wciąż starań, Terma w dalszym ciągu nie mogła zajść w ciąże, dlatego para znów zaczęła rozważać adopcję. I tak też w 1976 roku przyszli rodzice rozglądali się za dzieckiem, które będą, któremu będą mogli dać nowy dom. Tym razem zależało im na tym, aby może przyszłym dzieckiem była córka. Oczywiście to nie było jakieś wielkie wymaganie, ale wiecie, byłoby miło. Jak to mówiłam, marzenia się spełniają I tak właśnie na początku 1977 roku do domu Soaresów trafiła urocza dziewczynka o imieniu Lori, która tak się składa, że jest bohaterką dzisiejszej historii. Lori przyszła na świat 31 grudnia 1976 roku, więc była sylwestrowym dzieckiem. O jej biologicznych rodzicach niewiele wiadomo, poza tym, że prawdopodobnie jej, jej matka była Meksykanką, z kolei ojciec był Amerykaninem, no i z jakiegoś powodu nie mogli zająć się dzieckiem. No cóż, jak to mówią, nic straconego. E, dla Heralda i Telny była to okazja, aby powiększyć swoją rodzinę, i tak też się stało. A Lori Soares zyskała prawdziwych, kochających rodziców, no i też starszego 8 lat brata. Obraz rodzinny wydawał się więc idealny, taki o jakim Telma od zawsze marzyła. Byli rodzice, była dwójka dzieci, zawsze pięknie ubrani szli do kościoła, z uśmiechniętymi facjatami zasiadając w pierwszych ławkach, dzieci były grzeczne, rodzice patrzyli sobie głęboko w oczy. Jednak jak to w tego typu historiach, ale też również w życiu bywa, nie zawsze to, co widzimy, jest tym, co dzieje się naprawdę. Pozory mylą, a ludzie zawodzą. Małżeństwo Telmy i Heralda okazało się nie być wcale takie idealne. Mężczyzna naciskał na to, by w domu mówiono po portugalsku, co z czasem przestało podobać się jego żonie. Poza tym, Herald bardzo chciał, aby co roku odwiedzać jego rodzinę w Brazylii, a bilety lotnicze wcale nie były tanie. Terma twierdziła, że można by było lepiej zagospodarować te pieniądze, chcąc zapoznać dzieci z jego ojczystą kulturą, no, ale mężczyzna był nieugięty. To jednak był wyszchołek góry lodowej, takie wiecie, zwyczajne sprzeczki, co wlatują jednym uchem, a wylatują drugim i gdyby rzeczywiście e, chodziło jedynie o to, to nie byłoby problemu. Problem jednak rozpoczął się w 1987 roku. Lori miała wówczas lat 12, jej brat miał już lat 20. No i właściwie to rozpoczął dorosłe życie. Tak czy inaczej, w tamtym czasie w domu Saaresów nie działo się dobrze. Ponieważ pewnego razu Herald wrócił do mieszkanka taki lekko spłoszony, troszkę niezręczny, zakłopotany, drapał się po głowie, błądził wzrokiem i szybko okazało się, że to wszystko z tego powodu, że moi drodzy jego kochanka jest w ciąży. Dokładnie tak. Telma dowiedziała się, że po ponad 20 latach małżeństwa jej mąż nie był jej wierny. Co więcej, ta druga kobieta była od Heralda o 30 lat młodsza, i tutaj e, właściwie to jest taka informacja, którą udało mi się zdobyć, e, czytając dyskusję na, Wiki, na Wikipedii, ludzi, którzy tam tworzyli te artykuły, i według tej całej dyskusji to ta druga kobieta miała na imię w ogóle Johna i miała ona być uczennicą Heralda. Znaczy się, Herald w 1987 roku miał 53 lata, więc Johna miała 23 lata. Teoretycznie, no okej, okay, no, mogła kilka lat kiblować, ale sądzę, że jeżeli już o to chodzi, to chodziło o to, że może wcześniej była jego uczennicą, kiedyś tam chodziła od tej samej szkoły na przykład. Ja wiem, że to brzmi trochę jak takie osiedlowe ploty, więc postanowiłam zweryfikować informacje na tej samej Stronie, co wcześniej tam mówiłam, radę, coś tam. No i okazało się, tam są w ogóle podane adresy. Adresy różnych osób w Ameryce, ich numery telefonu. No nie będę nikomu podpowiadać, ale rzeczywiście takie informacje można zdobyć. I okazało się, że pod tym samym adresem rzeczywiście był zameldowany swego czasu Harold i kobieta o imieniu Jana, która była 30 lat młodsza. Więc okazuje się, że coś w tych plotkach i dyskusjach jest. No cała ta historia. Historia jednak nie brzmi dobrze, ponieważ Telma przez całe życie próbowała stworzyć taki ciepły, idealny dom, kierując się zasadami swojej wiary, coś, co zapewne e, widziała jako dzieciak u swoich rodziców, u swoich dziadków. To była taka kultura, tradycja, którą ona również chciała pielęgnować. a okazuje się, że pewnego dnia przychodzi mąż no i mówi, że słuchaj, e, bo będę miał dziecko, ale nie z tobą. W ogóle to musi być też dodatkowo przykre, że oni się przez te lat starali o dziecko, Thelma nie mogła ześć a jednak inna kobieta. Zaszło. No ale czasami tak się okazuje. Jej mąż miał najwyraźniej zespół niespokojnego kapucyna i spodziewał się dziecka z 23-latką. Dla Telmy był to ostateczny koniec ich małżeństwa. Nawet pomimo tego, że według wiary, małżeństwo jest się na całe życie, jest to bardzo poważne przedsięwzięcie, bardzo poważna deklaracja, jednak tego Telma wybaczyć nie mogła. W każdym razie kobieta zabrała dwunastoletnią Lori i przeniosła się do stanu Utah. Konkretnie to do miasta o nazwie Orem, które leży jakieś 60 km od Salt Lake City. Dla nastoletniej Lori była to ogromna zmiana. Ona kochała rodziców i w ogóle ciężko było jej zrozumieć całą sytuację, o co tutaj chodzi, jakieś przyrodnie rodzeństwo, dlaczego. Nowe miasto, nowa szkoła i nowy dom to było naprawdę dużo jak dla jednej osoby. Mimo tego, Lori szybko zaklimatyzowała się w nowym miejscu. Wszyscy opisywali ją jako inteligentną, błyskotliwą, była od zawsze jedną z lepszych uczennic, a do tego też była popularna. Jak na takie amerykańskie standardy można rzec, że Lori była jedną z tych dziewczyn, obok której chciałoby się siedzieć przy stoliku, a adoratorzy ochoczo nosili jej plecak. W którejś tam klasie Lori była nawet gospodarzem, więc to też świadczy o jakiejś jej błyskotliwości, o jej zaangażowaniu, o zorganizowaniu i tak Mimo wielu zasad i raczej konserwatywnej okolicy, Lori miała raczej dużo luzu. Na 16 urodziny ojciec dał jej samochód, aby mogła dojeżdżać do szkoły, dziewczyna też dużo czasu spędzała ze swoimi znajomymi, więc to było takie zwyczajne nastoletnie życie. Nasza bohaterka od zawsze też miała szacunek do pieniędzy i wiedziała, jak bardzo w życiu. Uważna jest praca i jako nastolatka pracowała na myjni, aby mieć jakieś własne hajsy. Właściwie to Lori żyła tak jak inne dzieciaki, i powoli stawała się młodą, dorosłą kobietą. Tak czy inaczej, szkoła średnia nie była dla niej wcale tak łatwa, jak może się wydawać. Ja Opisuje, że było tak pięknie, że ona była gospodarzem i w ogóle rzeczywiście, jednak Lori e, czuła, że niekoniecznie pasuje do rówieśników, jak i też e, czuła, że nie pasuje nigdzie indziej. Już wam tłumaczę o co chodzi. E, no, bo to jest Staniuta, to jest miasto Orem. Większość uczniów pochodziło z takich typowych, dużych, mormońskich rodzin, gdzie nie ma mowy o rozwodzie. Jej koleżanki miały po piątkę, szóstkę rodzeństwa, co w rzeczywistości no nie powinno mieć żadnego znaczenia i pewnie dla reszty nie miało. No, ale Lori zwracała na to uwagę. Jak wiemy, przecież jej rodzice się rozstali. Ona miała jednego dorosłego brata, z którym kontakt nie był taki częsty, no bo on został w Kalifornii. Ona była razem z matką Wiuta. Na dobrą sprawę mieszkała jedynie z Telmą, więc jej rodzina w porównaniu do rodzin rówieśników taka na co dzień to była dość mała. Czyli idealnie można powiedzieć, że Lori miała wrażenie, że nie do końca pasuje do tej społeczności, no ale też nie znała innego życia. To była wiara, to był klimat, w którym była od zawsze i który też chciała w swoim przyszłym życiu praktykować. Wszystko zmieniło się jednak w momencie, gdy w wieku około 15-16 lat Lori poznała chłopaka, który miał być miłością jej życia, Marka Hakinga. Moi drodzy, mark Hacking przyszedł na świat 24 kwietnia 1976 roku, czyli był w tym samym wieku co Lori. Z więcej, para poznała się w szkole średniej i była taka prawdziwa szkolna miłość. Można nawet taka wiecie, miłość z pierwszej ławki. Konkretnie to między Lori a Markiem Hackingiem zaiskrzyło na szkolnym kempingu. Oni sobie pojechali, były namioty, były ogniska, taki klimat. No i w pewnym momencie w trakcie jednej z zabaw Mark wpadł. Ryjasem do ogniska, na szczęście zgaszonym, żeby było jasne, więc nic mu się nie stało, no ale tam popiół mu trochę został. Wszyscy się śmiali, Lori również uznała, że jest to zabawne, no ale jednocześnie było jej też szkoda chłopaka, więc jako jedna z nielicznych wyciągnęła do niego rękę, pomogła mu zetrzeć popiół i wstyd z twarzy. Rodzina Hacking była niezwykle lubiana i szanowana na tle całej społeczności. Lori doskonale wiedziała, kim jest Mark, kim są jego rodzice, bo tak się składa, że ojciec Marka Douglas był lekarzem, konkretnie to on był pediatrą. Wszystkie okoliczne dzieciaki i ich rodzice znały więc rodzinę Hacking, uwielbiały doktora Daglasa, doktora Daga, bo tak na niego mówiono. Wszyscy jakby jakiś problem do niego uczęszczali, więc koledzy Marka znali doskonale jego ojca, znali całą rodzinę. Nie da się też ukryć, że całe to uwielbienie i dobra opinia, no to przekładały się na pieniądze i pozycję rodziny Hacking. Już jako lekarz Douglas był szanowanym obywatelem miasta Orem, a w dodatku wydawało się być też przykładnym mormonem, ponieważ państwo Hacking mieli siódemkę Dzieci, czterech synów i trzy córki, a Mark był ich piątym z kolei dzieckiem. No i też systematycznie chodzili do kościoła. Mark miał tym samą szczęśliwą i pełną rodzinę, dom hakingów był duży i mimo licznej gromadki dzieci każdy miał miejsce dla siebie. Jego ojciec Douglas ciężko pracował na rodzinę, z kolei matka Marka Janet dbała o ognisko domowe, był to więc taki typowy podział obowiązków, dla tej społeczności, dla rodziców innych rówieśników, no, Mark pochodził z dobrej rodziny. Zawsze wydawali się zgodni, wydawali się szczęśliwi. Hackingowie dbali też o rozwój swoich dzieci, bo wszystkie córki chodziły na zajęcia taneczne, a synowie grali w piłkę nożną. W szkole średniej, gdy Lori i Mark w końcu się poznali, młody chłopak uchodził za bardzo charyzmatycznego, za popularnego. On miał poczucie humoru, potrafił wszystkich rozbawić, ludzie naprawdę go lubili, to tak z własnej, nieprzemuszonej woli chcieli z nim spędzać czas. Nie da się też ukryć, że podobnie było w przypadku Lori. Oboje świetnie się uczyli, mieli ambicje. O ile Lori nie wiedziała jeszcze, co chce dokładnie robić w życiu, to Mark z dumą mówił o tym, że on zamierza pójść w ślady swojego ojca i zostać lekarzem. Zresztą nie tylko on, ponieważ jego bracia również chcieli zostać lekarzami, i co niektórzy starsi bracia, no to już tymi lekarzami byli. I mimo tego, że Mark rzadko mówił o swoich problemach, niekoniecznie zwierzał się innym, no to można było zauważyć, że czuje on swego rodzaju presję, aby dorównać swoim bratom, aby dorównać swojemu ojcu, aby też zostać lekarzem, było to dla niego bardzo ważne, no i często o tym mówił. Tak czy inaczej, ambitny chłopak miał też w sobie coś uroczego, bo wszyscy opisywali go jako niezwykle niezdarnego. Ale w taki zabawny sposób, tak, chyba tam był jakiś tam smerf Ciamajda, czy, czy coś w tym rodzaju. Wiecie, taki smerf, przewracał się na każdym kroku. No i właśnie taki był mniej więcej Mark, co było urocze, no bo wszyscy tam wiedzieli, że na chłopa trzeba uważać. Kiedyś na przykład w trakcie szkolnego przedstawienia jakiejś przemowy na apelu spadł ze stołka na oczach wszystkich dookoła. Innym razem, to już wiemy, że na biwaku zapikował facjatom w ognisko. Na szczęście było zgaszone. Tak więc każdy wiedział, że Mark to jest dobry chłopak, ale trzeba na niego uważać. Inny, inni z kolei, bo też byli tacy, podejrzewali, że Mark może to robić wszystko celowo, aby zwrócić na siebie uwagę. Każdy raz, gdy no coś takiego się działo, no to wszyscy nad nim ojojali, pomagali mu wstać, otrzepać się no i był w centrum uwagi, chociaż w taki trochę pokrętny sposób. Więc większość ludzi raczej Marka lubiła, ale byli też tacy, którzy uważali, że to jest atencjusz, jemu chodzi o uwagę, on to wszystko robi po to, aby ludzie się o niego martwili, aby ludziom pomagali. No ale wróćmy do Lori i Marka. E, nastolatkowie od razu wpadli w sobie w oko, e, była jakaś nić porozumienia między nimi, wiele ich łączyło, byli zdolni, dobrze się uczyli, mieli podobne plany, no i nadawali na tych samych falach. Nie od razu jednak weszli w taki poważny związek, bo przez dłuższy czas byli jedynie przyjaciółmi. Później dopiero zaczęło powstawać między nimi prawdziwe uczucie, ale to też nie od razu była taka stabilna relacja. Wiecie, e, znaczy może nie wiecie, bo też zanim się nie zagłębiłam w temat, to nie, wiedzia, nie widziałam, ale w wierze mormońskiej ważne jest zachowanie czystości, ważny jest wybór tego jedynego partnera, z którym powinno się być na całe życie. To ja mówię w takiej wielkiej teorii. Więc ten wybór drugiej połówki jest niezwykle ważny. A Lori i Mark mieli wielkie plany. Ona chciała iść na studia, on też chciał iść na studia. No, chcieli być razem, ale z drugiej strony też nie do końca wiedzieli, czy to jest odpowiedni moment. No, gdzieś się spotykali na jakieś randki, do kina chodzili, ale to też nie były żadne wielkie deklaracje, że słuchaj, skończymy liceum, ty zostaniesz moją żoną, bo to też taki klimat się zdarzał. No, poczekamy, zobaczymy. Na takiej zasadzie, ale teoretycznie są razem. I tak też mijały lata. Mark i Lori wciąż byli razem, rozmawiali o swoich planach, o swoich ambicjach. No i po skończeniu szkoły w wieku 19 lat, Mark postanowił spełnić swoje marzenie o udziale w misji mormońskiej. Tej samej, na której kilka lat wcześniej była, właściwie to kilkadziesiąt lat wcześniej, była Telma. Młody mężczyzna przeszedł więc szkolenie, no i wraz ze swoim przyjacielem Brandonem został wysłany do Kanady. Zamiast misji był taki, by głosić wiarę, pomagać innym, brać udział w spotkaniach grupy. Brzmi to naprawdę poważnie, i w większości przypadków ta misja jest traktowana poważnie, ale też czytałam o tym, że no zdarzają się różne przypadki. Zazwyczaj chodzi o to, że e, młodzi mężczyźni, chociaż pewnie nie tylko, e, zapominają o celu swojej misji. Zaczynają chodzić na imprezy, spotykać się z kobietami, niektórzy wracają do domu z dzieckiem i żoną, więc opcji jest kilka. I tak się składa, że Mark należał właśnie do tej drugiej strony mocy i będąc dala od domu zaznał zupełnie innego życia. E, no w tamtym czasie on tam oficjalnie spotykał się z Lori, mieli kontakt, ale z drugiej strony Będąc w Kanadzie, zdala od domu, zdala od rodziców, zdala od takiej społeczności, która go zna, która ewentualnie w cudzysłowie go pilnuje, no to Mark czuł, że może robić co chce, że nikt nie będzie jego zachowań oceniał, nikt nie będzie zwracał uwagi, czy on chodzi na imprezy, czy on tam nie wiem, czegoś się napije, może, może sobie fajura zapali. Bo tak to zaczął robić, no i Mark się nam rozbujał. Doszedł do wniosku, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie, nie żal. No i mężczyzna zaczął umawiać się na randki z innymi kobietami, a nawet spał u nich w domu. Znaczy tutaj chyba, chyba chodzi o jedną konkretną kobietę. Ja przypominam, że wyże mormońskie, czystość przed ślubem jest niezwykle ważna. No chyba, że jesteś na misji w Kanadzie i uznajesz, że jolo raz się żyje. Tak się więc składa, że Mark imprezował i ogólnie to korzystał z tego, że w Kanadzie nikt go nie zna i nie nakabuje jego rodzicom o tym, co robi. Jednak, jednak trzeba zaznaczyć, że w swojej ocenie Mark dość mocno się przeliczył. Pomimo wszystko i tak ktoś nakablował, tym razem jego przełożonym, bo to wcale nie tak, że ty sobie y, idziesz na tę misję, nikt nad tobą nie stoi, możesz sobie robić co chcesz i, i tam bajlando, baw się dobrze. E, no nie, byli ludzie, którzy mieli nad tym czuwać, były spotkania, było y, omawianie różnych problemów. No i ktoś postanowił uprzejmie donieść, że Mark to chyba zapomniał o. O tym, dlaczego jest w Kanadzie. Ostatecznie młody mężczyzna został wyrzucony z misji, a następnie kazano mu wrócić do domu. No i tak zresztą miał szczęście, że nie wykluczono go z kościoła, ale z tego, co wiem, to, to były takie domysły. Nikt go z ręka nie złapał, więc nie było stuprocentowych dowodów, ale już go tam nikt więcej nie chciał trzymać, więc Mark wrócił wcześniej do domu. I to z tego, co czytałam w książce. Stevena Longa, to taki wcześniejszy powrót do domu z misji no wiąże się z wieloma pytaniami troszkę z taką napiętą atmosferą i sytuacją, bo raczej nikogo nie wysyłają wcześniej do domu, chyba że coś takiego się stanie więc ja nie wiem jak, ale chyba Mark musiał przygotować dość mocną ściemę dla swoich rodziców żeby to jakoś wszystko wyjaśnić nie mam pojęcia jakie dokładnie opowieści z mchu i paprochu on opowiedział ale jakoś to poszło, podobno coś tam Kręcił, że to jego koledzy zachowywali się nieodpowiednio i że tam wszyscy zostali zbiorowo ukarani. No, część osób to wierzyła, nie niekoniecznie. Tak czy inaczej, po powrocie do Stanów mężczyzna wrócił do Lori, a ich związek stał się poważny. No właśnie, co z Lori? W tamtym czasie nasza bohaterka była już studentką na Weber State University, gdzie zresztą dostała stypendium. Młoda kobieta studiowała coś związanego z polityką w biznesie, no i była niezwykle ambitna. Mimo tego, że wielu studentów wiedzie takie studenckie życie, to jednak Lori była daleka od imprez i zabaw. Dziewczyna dużo się uczyła, była ambitna, no ale też miała czas na takie spokojne spotkania z koleżankami. Z całą pewnością Lori miała mocny charakter. Jej koleżanka z akademika Heidi wspomina, że przydzielono je razem do pokoju i Heidi zaproponowała, aby się zakolegowały, a wtedy Lori miała odpowiedzieć, jasne, że będziemy przyjaciółkami, ale na moich zasadach. Niemniej jednak młoda kobieta na studiach pierwszy raz była tak daleko od domu i właściwie to bardzo tęskniła za swoim domem, za rodziną, za miejscem, w którym była, w którym żyła, za miejscem, które znała. Właściwie to od samego początku Lori chciała iść na Uniwersytet Stanowy w Utah, no ale stypendium dostała gdzieś indziej, a jak wiemy, studia w Stanach nierzadko są bardzo drogie, więc takie stypendia no to mogą pozwolić w ogóle komuś na studiowanie nieraz. Jednak Lori i tak miała z tyłu głowy myśl o Utah, o tym, że chciałaby tam wrócić, że chciałaby tam studiować. I z tego też względu postanowiła swoje marzenie, swój cel osiągnąć i spędziła rok na Uniwersytecie Weber, gdzie w trakcie tego roku naprawdę dużo się uczyła, dbała o swoje wyniki, robiła wszystko co swojej mocy, aby mieć jak najlepszą średnią na koniec, po to, aby przenieść się na Uniwersytet Utah. I tak też się stało, ostatecznie po roku dziewczyna przeniosła się na wymarzony uniwerek i mniej więcej w tym czasie wznowiła na poważnie swój związek z Markiem, no bo on też wrócił do Juta, on też zaczął studiować, zresztą studiował na tym samym uniwersytecie i para wydawała się idealna. Na początku była to szkolna miłość, miłość z liceum, teraz to była studencka miłość. Mark rozpoczął studia medyczne, ale to były takie studia przygotowawcze. Kiedyś wam tłumaczyłam, jak to w Stanach wygląda, że najpierw jest jak, jakiś inny kierunek przygotowawczy, jakaś chemia, fizyka, biologia, dopiero później są studia medyczne, takie no, typowo już medyczne. Więc w pierwszej kolejności Mark musiał mieć licencję, prawdopodobnie z jakiegoś innego kierunku, i ten inny kierunek sobie studiował na Uniwersytecie Utah. Para wydawała się więc idealna, byli ambitni, byli młodzi, marzyli o tym, aby w przyszłości wziąć ślub, aby mieć rodzinę, Mark miałby zostać lekarzem, Lori miałaby zajmować się domem, no ale z drugiej strony kobieta też chciała mieć jakąś swoją karierę, mieć wykształcenie, dlatego zależało jej na tym, aby ukończyć studia i trzeba przyznać, że była niezwykle ambitną studentką. W latach 1997 i 1998 otrzymała nawet nagrodę rektora uczelni za swoje wyniki. Mark w tym czasie również studiował, ale zawsze znajdował czas dla Lori i każdego dnia, mimo tego, że ich kampusy znajdowały się gdzieś indziej, to każdego dnia Mark przychodził na kampus Lori ze swoim plecakiem z książkami medycznymi i siadał i wspólnie jedli lunch. Zresztą koleżanki Lori wspominały, że, że to była taka para, która zawsze się dogadywała. Mark bardzo się starał, był romantyczny, e, piękne gesty, kwiaty przynosił, komplementował swoją wybrankę. E, no, wszyscy doskonale wiedzieli, że pewnie kiedyś wezmą ślub i będą mieli dzieci. No właśnie moi drodzy, wkrótce związek pary miał przejść na kolejny etap. Mark oświadczył się Lori i zakochańce planowały swój ślub. Obie rodziny wydawały się zachwycone wyborami swoich dzieci. Ojciec Lori powiedział nawet, że Mark jako zięć podoba mu się na 110%. Ach, te słodziaki. Ten sposobem ślub pary odbył się 7 sierpnia 1999 roku, wkrótce po tym, jak Lori ukończyła studia i też niedługo później znalazła ona pracę w banku. Zresztą nie tylko dla Lori był to nowy etap pod względem zawodowym, pod względem naukowym, no bo w tym samym roku Mark również skończył studia, te przygotowawcze na medycynę, a młode małżeństwo mogło na dobre planować swoją przyszłość. Wiara wciąż była dla nich ważna, więc marzyli o dużej i pełnej rodziny, rodzinie. Jednak najpierw zarówno Lori, jak i Mark chcieli zapewnić sobie i przyszłym dzieciom stabilną sytuację finansową. Więc podjęli taką decyzję, że y, poczekają ze sprowadzaniem dziecka na świat do momentu, aż nie będą mieć jakiegoś własnego mieszkania, domu, do momentu, aż nie będą mieć stabilnej pracy i dopiero później y, zadbają o tak zwane ognisko domowe. Jednak o ile Lori od razu znalazła pracę i myślała o kolejnych etapach, czyli o własnej nieruchomości, o dzieciach, no to Mark miał pewne problemy ze znalezieniem pracy. Szpitale nie miały stanowisk zgodnych z oczekiwaniami mężczyzny, sytuacja była po prostu kiepska, nawet przez pierwsze lata małżeństwa małżonkowie mieli problemy finansowe i wyglądało to dość nieciekawie. No ale ostatecznie Mark znalazł pracę w szpitalu jako pomoc medyczna na oddziale dziecięcym. I wielu znajomych z pracy Marka wspomni, że był on świetnym pracownikiem, miał podejście do dzieci, był zabawny, to też rozluźniało taką poważną, napiętą, niczym planetykę na żuku, atmosferę, i wszyscy lubili spędzać z nim czas. Mężczyzna miał z tyłu głowy myśl o szkole medycznej, aby zostać pełnoprawnym lekarzem, jednak na to potrzebny był czas i pieniądze. A z początkiem XXI wieku państwo hacking byli młodym małżeństwem na dorobku, które z czasem przeprowadziło się do Salt Lake City. No i musieli jakoś sobie życie ułożyć. Wynajem kosztował, życie kosztowało. Co prawda, Mark i Lori pracowali, ale to nie były takie zarobki, by Mark mógł sobie pozwolić od razu na pójście do szkoły medycznej i jednocześnie. Prace. Wszyscy bliscy Lori i Marka opisywali ich jako dobrze dobraną parę. Zawsze byli zgodni, nigdy się nie kłócili i mieli taką samą wizję przyszłości. Hackingowie szybko weszli w społeczność mormońską w Nowym Mieście i tam również znaleźli nowych znajomych. Życie Lori i Marka było więc sierankowe. Miłość z liceum zmieniła się w małżeństwo, a teraz z 2003 roku poważnie myśleli już o powiększeniu rodziny. Lori wciąż pracowała w banku, jej zarobki były Wystarczające. Mark z kolei znalazł w pracę w jednym ze szpitali jako pomoc psychiatryczna. Co prawda, on w rozmowach, jak kogoś tam spotykał, to przedstawiał się jako terapeuta, ale trzeba mocno podkreślić, że on wcale żadnym terapeutą nie był. Znaczy, no może tam chciał sobie ani dodać, czy coś w tym rodzaju, jednak jego praca przypominała bardziej pracę pielęgniarza. Pomagał w zajmowaniu się pacjentami i chodzi tutaj o takie codzienne czynności, jak jedzenie, poruszanie się albo mycie. Niemniej jednak Mark marzył o tym, aby w końcu zostać pełnoprawnym lekarzem, dlatego starał się odkładać pieniądze i szukał dla siebie szkoły medycznej. Szkoły, w której będzie mógł połączyć pracę, ewentualną przyszłą rodzinę, jak i naukę. Ostatecznie po długim researchu, po długich poszukiwaniach, młody mężczyzna wybrał szkołę w Karolinie Północnej, co jak wiadomo wiązałoby się z przeprowadzką no i sporymi zmianami, bo jednak była to szkoła w Karolinie Północnej. Jednak Lori zdecydowała się wspierać męża bez względu na jego decyzję, i kobieta uznała, że jeżeli Mark złoży podanie do szkoły w Karolinie Północnej i tym samym zostanie przyjęty, to ona nie widzi problemu, aby tam się przeprowadzić na czas jego nauki, aby go wspierać. No sami więc widzicie, że Lori była niezwykle oddaną, wspierającą żoną. Z dumą zawsze mówiła o osiągnięciach swojego męża, o tym, że zostanie on lekarzem, o tym, jak bardzo stara się w domu że sprząta, że gotuje, że jest taki szarmancki, romantyczny. No zawsze Lori w towarzystwie wychwalała go pod niewiosa. Dlatego też w 2004 roku Mark od razu złożył podanie i czekał na decyzję. Wkrótce nadeszła pozytywna wiadomość i okazało się, że mężczyzna został przyjęty na Uniwersytet Medyczny w Karolinie Północnej. Lori była niezwykle dumna z męża i z początkiem lata małżonkowie poinformowali bliskich o przeprowadzce. Mama Lori troszkę tam kręciła nosem, no bo chciała mieć córkę i blisko siebie, ale to samo życie układa się inaczej. Mark w końcu miał zostać lekarzem, tak samo jak jego ojciec i bracia, więc wszyscy byli dumni, wszyscy bardzo go wspierali. W lipcu 2004 roku małżonkowie złożyli wypowiedzenie w swoich pracach no i wypowiedzieli też wynajem mieszkania, w którym mieszkali w Salt Lake City. Nie da się ukryć, że dla obojga był to niezwykle trudny i stresujący czas, bo jednak przeprowadzka, nowa praca, nowe otoczenie. Do przeprowadzki został miesiąc, a okazało się, że nie mieli żadnych oszczędności i właściwie to nie wiadomo, gdzie zamieszkają w tej Karolinie Północnej. Wiecie, taki tam Pikachu zaskoczenia, że, że to jednak wszystko było niepoukładane, nieułożone. Jakby tego było mało, wkrótce życie państwa hacking miało się dodatkowo zmienić o 180 stopni, ponieważ Moi drodzy, Lori odkryła, że jest w ciąży. Jak wiemy, 27-latka bardzo, ale to bardzo chciała zostać matką. To były największe marzenie. To była jej wizja rodziny, której na dobrą sprawę ona nigdy nie miała, no bo jej rodzice się rozstali z takich, a nie innych powodów. W dodatku jej rodzina też nie była nigdy duża. A Lori marzyła o takiej dużej, pełnej, kochającej się rodzinie, więc wiadomość dla ciąży, o ciąży była dla niej niezwykle szczęśliwa, niezwykle radosna. Chociaż moment był daleki od ideału, bo jednak przeprowadzka, problemy finansowe, no, nie da się też ukryć, że były tam małe problemy finansowe, no ale Lori i również Mark liczyli na to, że wszystko wkrótce ułoży się pozytywnie. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że los im sprzyjał, ponieważ wkrótce Mark wrócił do domu, cały uchachany i powiedział, że udało mu się załatwić zasiłek dla studentów. No i tym samym będzie mógł wynająć mieszkanie na kampusie. Wynajem byłby dużo tańszy niż takie mieszkanie na mieście, więc wszystko zaczęło się układać i iść w dobrym kierunku. Latem 2004 roku państwo hacking spodziewali się dziecka, niedługo czeka ich przeprowadzka i zupełnie nowy etap w życiu, tak zwany nowy, lepszy, szczęśliwy etap w życiu, ponieważ Mark miał zostać lekarzem, Lori miała zostać matką, a marzenia pary powoli zaczynały się spełniać. Bliscy małżeństwa zauważyli, że Lori jest niezwykle podekscytowana nowym rozdziałem w życiu i samą ciążą. Mark z kolei sprawiał wrażenie lekko zamkniętego w sobie, co było dla niego kompletnie niepodobne, ale też z drugiej strony naprawdę wiele działo się w tamtym momencie w ich życiu. I jak wiadomo, takie zmiany każdy ma prawo przeżywać na swój sposób, a to, że Mark był trochę bardziej zamknięty w sobie, czy może trochę mniej mówił, no to równie dobrze mógł być efekt tego, że wszystko nawarstwiło się w jednym momencie i sam chłop nie wiedział, co ma czuć. Niestety, moi drodzy, gdyby wszystko ułożyło się tak, jak Lori i Mark planowali, to zapewne nie opowiadałabym teraz o tej sprawie, nie opowiadałabym o tym, co za moment się wydarzy. Bo jak się okazało, niestety nowy etap w życiu okazał się początkiem końca. Był poniedziałek 19 lipca 2004 roku, gdy mark Hacking o godzinie 1049 rano wykonał telefon alarmowy. Mężczyzna dzwonił, aby zgłosić zaginięcie swojej żony. Według niego Lori tego samego dnia o godzinie 6 rano. Poszła pobiegać przed pracą, co często robiła. Wiecie, no, kobieta dbała o zdrowie, uwielbiała sport. Dla marka nie było to nic nadzwyczajnego. Bardzo często Lori wstawała dość wcześnie, nieraz o piątej i szła pobiegać po to, aby później wrócić do domu, przebrać się i pójść do pracy. Jednak tego dnia Lori nie wróciła do domu i co więcej, nie dotarła do pracy. 27-latka była co prawda na wypowiedzeniu, ale wciąż pracowała, chodziła do tej pracy, dostawała wynagrodzenie, była sumienna i zawsze informowała o swojej ewentualnej nieobecności, a tym razem ani nie przyszła do pracy, ani nikomu o tym nie powiedziała, że jej nie będzie. Zmartwiony mąż powiedział, że od razu poszedł szukać Lori, gdy zbliżała się godzina jej powrotu i gdy jej nie było, pojechał do parków, do miejsc, gdzie często jego żona biegała, ale jej tam nie znalazł. Być może Mark nie zgłaszałby zaginięcia tak wcześnie, gdyby nie fakt, że jego żona była w ciąży, co bardzo mężczyznę zmartwiło. No bo może gdzieś zasłabła, może gdzieś upadła, może potrzebuje pomocy, może trafiła do szpitala. Chociaż Mark yy, nie dzwonił, znaczy nie, nie znalazł informacji, żeby dzwonił do szpitali, no ale różne myśli mu po głowie chodziły i był zmartwiony, bo chodziło o jego żonę i przyszło dziecko. Tak więc, mimo tego, że od zaginięcia minęło niewiele czasu, to policja postanowiła przyjąć zgłoszenie. Rzeczywiście istniała możliwość, że ze zdrowiem kobiety coś się wydarzyło, może potrzebuje pomocy, więc trzeba było szybko działać. Rozpoczęły się poszukiwania w miejscach, gdzie Lori zazwyczaj biegała. Grupa śledczych podzieliła się w ten sposób, że część z nich rzeczywiście poszła do miejsc w miejsca, gdzie kobieta ćwiczyła. Przesłuchiwali przechodniów, może ktoś ją widział, może, może jest jakiś trop. Natomiast druga grupa śledczych zajęła się markiem. Należało przyjrzeć się małżeństwu, to była taka standardowa procedura, i nasuwał od razu się obraz takiej szczęśliwej rodziny, która wkrótce miała się powiększyć. Podczas rozmowy, zmartwiony mąż ciągle zarzucał sobie, że on tego dnia nie poszedł pobiegać razem z Lori. Bo czasami mieli w zwyczaju wspólne ćwiczenia poranne, jednak tego dnia, gdy Lori zaproponowała mężowi, aby poszli pobiegać razem, to Mark odmówił, ponieważ zaplanował, że tego dnia wieczorem pójdzie pojeździć sobie na rowerze, więc ten wieczorny trening miał być jego treningiem, dlatego też nie chciał odbywać treningu rano, więc odmówił swojej żonie. Lori nie była z tego powodu obrażona, po prostu wyszła, ale już nie wróciła. No i puenta jest taka, że Mark bardzo sobie zarzucał to, że on nie poszedł ze swoją żoną, bo może gdyby poszedł, to mógłby w porę zareagować, może nic by się nie stało. Jeżeli coś się stało, no po prostu nie byłoby tego całego zgłoszenia. Tak czy inaczej, podczas gdy część funkcjonariuszy pocieszała Marka, tam go głoskała po głowie, to nie twoja wina, trzymaj się, odnajdziemy ją i w ogóle, to w jednym z parków, gdzie Lori często ćwiczyła, znaleziony został jej samochód. Pojazd stał zwyczajnie zaparkowany obok innych aut, jednak co ciekawe był on otwarty, a kluczyków nie znaleziono. Oznaczało to tyle, że pewnie Lori wzięła je ze sobą i zapomniała zamknąć samochód lub może wcale tego nie robiła, no, są różne przypadki, różne samochody. W każdym razie wszystko wyglądało zwyczajnie. No, kobieta wyszła, nie było tam żadnych jej dokumentów, nie było żadnych rzeczy osobistych, torebki czy czegokolwiek, więc ona po prostu wyszła, wzięła gdzieś kluczyki do samochodu, wsadziła do bluzy i poszła pobiegać. Wszystko wyglądało zwyczajnie poza jednak fotelem kierowcy, który był odsunięty do tyłu o wiele bardziej niż wskazywał na to wzrost Lori. To wzbudziło uwagę śledczych, no bo kobieta miała 1,60 m, a fotel był odsunięty do tego stopnia, że nie starczałoby jej nóg, no nie byłaby w stanie dosięgnąć z drugiej strony, no bo bardzo często pojawia się ten aspekt, że jeżeli ten fotel jest przesunięty do tyłu, a ktoś jest e, niższego wzrostu, to na pewno coś jest nie tak a ja bym chciała powiedzieć tak na swoim własnym przykładzie, bo ja też jestem osobą raczej niską, e, mam podobny wzrost celorii, no i do jazdy przesuwam fotel maksymalnie a potem, e, gdy mam na przykład do zabrania jakieś zakupy albo torebkę, no to łatwiej mi jest wyjść z odsuniętym fotelem więc e, no, no, różni ludzie się zachowują, różne mają zwyczaje, tak chciałabym tylko zwrócić uwaga, że nie zawsze to musi oznaczać, że ktoś inny jechał i zapomniał zasunąć ten fotel i że coś stało się nie tak. Tak czy inaczej śledczy zaczęli przesłuchiwać ludzi w tym parku i jedna ze spacerujących kobiet powiedziała, że jakiś czas temu widziała młodą kobietę przypominającą Lori, która biegała w tym parku. To był bardzo ważny trop, jednak później okazało się, że ta kobieta już nie była taka pewna, czy to aby z pewnością była Lori. Uznała, że jednak widziała biegającą kobietę od tyłu, więc nie mogła stwierdzić, jak ona wyglądała z twarzy, czyli na dobrą sprawę no, trop był żaden. W każdym razie niestety mimo wielu godzin poszukiwań w tym parku nie udało się znaleźć Lori. Jeszcze tego samego dnia utworzono specjalną grupę poszukiwawczą, której zadaniem było zajrzeć pod każdy krzak i kamień, by znaleźć kobiece, no bo to były takie pobieżne poszukiwania, a jednak w momencie, gdy okazało się, że jej samochód stał zaparkowany akurat w tym parku, no to trzeba byłoby ten cały park przeszukać. Kolejnego dnia, chcąc nagłośnić sprawę, która zresztą w ciągu chwili zrobiła się niezwykle medialna, bo Lori i Mark mieli wielu znajomych, mieli rodzinę, wszyscy chcieli pomóc w poszukiwaniach, zrobiono jednak konferencję prasową, w trakcie której wystąpił zmartwiony mąż. Mark podziękował wszystkim za zaangażowanie, no i poprosił, by każdy, kto ma jakieś informacje o Lori, zgłosił się na komisariat. Przez kolejny czas bezskutecznie trwały poszukiwania kobiety i wywiady z potencjalnymi świadkami. Jednak, jak pewnie wiecie lub nie, w takich sprawach podejrzanym numer jeden jest zawsze mąż. Według badań z Centrum Praw Kobiet, w 83% przypadków ofiara zna napastnika i bardzo często jest to ktoś dla niej bliski. Więc i tym razem, oczywiście, poszukiwania trwały, ale nie można było wykluczyć udziału osób trzecich. Na prowadzenie wyszły dwie teorie. Pierwsza z nich brzmiała w ten sposób, że Lori poszła pobiegać do parku i spotkała kogoś ze złymi zamiarami, albo druga teoria była taka, że złe zamiary miał jej mąż i że to on jest odpowiedzialny za zaginięcie swojej żony. Pierwsza wersja również wydawała się prawdopodobna. Być może ktoś z Was pomyśli, że przecież było widno, bo Lori poszła pobiegać z rana. Przecież pewnie w tym parku było dużo ludzi, innych osób, które ćwiczyły, ale. Trzeba zaznaczyć, że parki w Stanach Zjednoczonych mają inny wymiar gęstości. Są one ogromne, naprawdę ogromne, i łatwo jest się zgubić, lub łatwo też zostać niezauważonym gdzieś tam w krzakach, w innym miejscu, z dala od takiego centrum tego parku no to mogą dziać się różne rzeczy. Nie bez powodu zresztą mówi się, że w Ameryce jogging to najniebezpieczniejszy sport i ewidentnie coś w tym jest. No cóż, świadków ewentualnego uprowadzenia nie znaleziono, jednak okazało się, że w okolicy w ostatnim czasie zgłoszono aż trzy zaginięcia, co mogło niestety wskazywać na działanie jakiegoś seryjniaka, a sprawa robiła się coraz poważniejsza. Mimo tego wciąż brakowało dowodów, no i trzeba było w szybkim czasie zbadać wszelkie możliwe teorie. Wracając więc do męża, no to bliscy Lori i Marka przedstawili ich jako takie idealne i kochające się małżeństwo. Sam Mark sprawiał wrażenie bardzo zmartwionego i też zaangażowanego w poszukiwania żony. Pojawiła się jednak teoria, że może Lori celowo zaginęła, może odeszła od męża, od rodziny i mormońskiej społeczności, może miała tego wszystkiego dość i postanowiła spakować się i pojechać w Bieszczady. Tyle, że się nie spakowała, więc to też już był pierwszy zgrzyt. No ale zdarzały się też takie przypadki, że ktoś wychodził bez pakowania. Dlatego należało sprawdzić, czy może kobieta nie miała tak zwanej życi na boku, czyli może się z kimś spotykała, miała jakiegoś faceta. Ale z opisu bliskich wynikało, że Lori kochała swojego męża bardzo, ale to bardzo cieszyła się na myśl o dziecku, cieszyła się też na myśl o przeprowadzce, i to były jej jedyne myśli, tematy do rozmów, które najczęściej poruszała. Żadnej ze swoich przyjaciółek nie powiedziała o ewentualnym kochanku. Tym samym no, nie było szans, by Lori po prostu uciekła albo kogoś poznała i, i zakochana postanowiła zostawić swojego męża. Mimo wszystko śledczy uznali, że należy przyjrzeć się bliżej życiu Lori. Dlatego to jest za zgodą Marka przeszukano ich wspólne mieszkanie. Mężczyzna nie stawiał żadnego oporu, odpowiadał na wszystkie pytania, zaprosił śledczych. No wyglądał na czysty i zadbany, wręcz do przesady. W łazience unosił się charakterystyczny zapach chemikaliów, jak gdyby ktoś przed chwilą właśnie tam sprzątał. Dodatkowo śledczy znaleźli opakowanie po nowym materacu i pościeli i zapytali o ta marka, który powiedział, że rzeczywiście no, niedawno wymienił materac, ponieważ Lori miała dni kobiece i go obrudziła. Brzmi to z jednej strony logicznie, gdyby nie fakt, że Lori była w ciąży. Oczywiście ludzki organizm różnie działa, są różne sytuacje, żadnej opcji nie da się wykluczyć, ale dla śledczych była to czerwona lampka. Zawsze w sytuacjach, gdy ktoś znika lub jest podejrzenie, że mogło stać się coś okropnego, a w domu unosi się zapach wybielacza czy innych substancji, dodatkowo niektóre elementy domu, takie nie wiem, jak materac, dywany czy poduszki, czy pościele, zostają wymienione. No to jest to czerwona lampka. Kolejna, jeszcze większa czerwona lampka zapaliła się w momencie, gdy funkcjonariusze. Prześwietlili Marka. Postanowili zobaczyć jego billingi telefoniczne, sprawdzić działanie jego karty bankowej. No i okazało się, że 19 lipca o godzinie 10.23 rano, czyli w dniu zaginięcia Lori, w momencie kiedy prawdopodobnie mężczyzna jej szukał, no to Mark był w sklepie i właśnie wtedy kupił nowy materac. I teraz sprawa wydawała się jeszcze dziwniejsza, ponieważ mężczyzna powiedział śledczym, że gdy Lori nie wróciła do domu, to on bardzo się to zaniepokoił i postanowił od razu pojechać szukać jej w miejscach, gdzie zazwyczaj kobieta biegała. A okazuje się, że jakieś 25 minut przed wykonaniem telefonu alarmowego o, z informacją o zaginięciu swojej żony, Mark tak naprawdę był w sklepie i kupił nowy materac, co raczej e, no nie jest pierwszą myślą, jaka nam przychodzi do głowy, gdy żona zaginęła. Zresztą w swoich zeznaniach Mark nie powiedział nic o kupnie nowego materaca, co tym bardziej wzbudziło niepokój śledczych. Robienie zakupów w takich okolicznościach nie brzmi na działanie zmartwionego męża. Jednak okazało się, że funkcjonariusze mają utrudnioną sprawę w przesłuchaniu marka, ponieważ 20 lipca mężczyzna został hospitalizowany. Jak się okazało, znaleziono go w nocy biegającego po ulicy w stroju Adama. Miał na sobie jedynie klapki. W momencie, kiedy ktoś wykonał telefon alarmowy, o co tutaj chodzi? Czy ten facet potrzebuje pomocy? o no to przyjechała karetka no i zabrali go do szpitala dla osób z problemami emocjonalnymi. Mark, jak sam twierdził, i jak też twierdziła część lekarzy, przechodził przez bardzo trudny moment, ponieważ zaginęła mu żona i nie mógł sobie z tym poradzić. I z jednej strony e, są takie przypadki, zdarza się rzeczywiście, no mąż nie może sobie poradzić, jest mu ciężko, e, wszystko się nawarstwiło. No ale policja doszła do wniosku, że Mark z pewnością wie o wiele więcej niż mówi i niewykluczone, że jest to takie zagranie, aby trochę odwrócić uwagę. Kolejnego dnia koleżanka z pracy Lori zgłosiła się na komisariat. Kobieta powiedziała, że krótko przed swoim zniknięciem, dokładnie to 15 lipca, czyli 4 dni przed zniknięciem, Lori odebrała telefon z Uniwersytetu w Karolinie Północnej. Czyli z tego uniwersytetu, gdzie Mark miał zacząć szkołę medyczną i gdzie mieli się przeprowadzić. Kobieta zadzwoniła tam, ponieważ chciała zdobyć więcej informacji na temat pożyczki studenckiej, aby mieć jakieś tam zabezpieczenie na przyszłość. I nie jest do końca jasne, o czym konkretnie była ta rozmowa, ale po jej zakończeniu Lori miała łzy w oczach i wyszła z pracy. Jej koleżanka podejrzewała, że Mark mógł wcale nie zostać przyjęty do szkoły medycznej i że tym samym okłamał Lori, że został przyjęty. A kobieta właśnie wtedy odkryła prawdę. Dla mundurowych wydało się to bardzo interesującym tropem, dlatego też zdecydowali się sprawdzić to, czy Mark rzeczywiście został tam przyjęty. I wiecie co? Mark wcale nie ukończył studiów. Tych pierwszych studiów przygotowawczych w 1999 roku. Dokładnie tak. Więc, skoro on nie miał żadnych studiów, no to nie mógł się dostać do szkoły medycznej. I nie złożył tam papierów, no bo no to, to, to w ogóle nie było możliwe. Dla wszystkich było to ogromne zaskoczenie, bo przecież Mark wszystkim powiedział, że skończył studia w 1999 roku, w tym samym roku, kiedy Lori skończyła studia. Ale tak naprawdę nigdy tego dyplomu nie odebrał i o tym też wszyscy wiedzieli, no bo rzekomo w trakcie tej ceremonii odebrania nagród, znaczy dyplomów, jest taka oficjalna ceremonia, tam się w togach przychodzi, zaprasza się też swoich bliskich i Mark rzeczywiście zaprosił swoich bliskich, nawet zaprosił mamę Lori, swoją przyszłą teściową wtedy. Wszyscy otrzymali zaproszenie. Jednak kilka dni przed tym oficjalnym wręczeniem dyplomów Mark bardzo źle się poczuł, zachorował, no i uznał, że, że go tam nie będzie, a tym samym jego cała rodzina, wszyscy zaproszeni też nie powinni tam przychodzić. No bo po co, skoro Mark nie będzie odbierał oficjalnie tego dyplomu? Ale powiedział, że ok, on dyplom odbierze później, jak poczuje się lepiej. No, nie będzie to takie oficjalne, piękne odebranie dyplomu, ale ten dyplom odbierze i tyle. Nikomu nawet przez chwilę przez myśl nie przeszło, że Mark mógł tych studiów nie skończyć. Przecież mężczyzna codziennie odwiedzał Lori na jej kampusie, miał za sobą plecak, w tym plecaku trzymał książki z przedmiotów, których się uczył. Zresztą nawet w wywiadzie dla CNN. Telma, czyli mama Lori, opisywała swoje zaskoczenie, gdy dowiedziała się o tym, że jeździeń nie ukończył studiów. Kobieta wspominała, że przecież mężczyzna zawsze miał przy sobie podręczniki, narzekał na egzaminy z fizyki i często opowiadał o szkole, o tym, co tam się dzieje, jak mu minął dzień, jakie ma egzaminy, jakie ma eseje. Nawet Telma wspomina, że jeden esej wspólnie pisali razem. A czy Mark tam jej czytał i poprawiali wspólnie jakieś tam błędy? Sami więc widzicie, no nikomu przez myśl nie przeszło, że facet wcale na te studia nie chodził i ich nie ukończył. No to było ogromne zaskoczenie. Wychodzi więc na to, że nie mógł się dostać do szkoły medycznej w Karolinie Północnej, więc pojawia się pytanie, gdzie małżonkowie mieli się przeprowadzić i po co. Jak Mark miał wybrać z tej sytuacji, że mieli oni wynajmować mieszkanie na kampusie, mimo tego, że on nie był studentem? Tak czy inaczej, najwyraźniej Lori dowiedziała się o wszystkim 4 dni przed swoim zaginięciem. I musicie przyznać, że nie brzmi to najlepiej, z tego względu, że 4 dni wcześniej kobieta dowiaduje się, że jej mąż nie skończył studiów, wcale nie będzie lekarzem, nie wiadomo co z przeprowadzką do Karoliny Północnej. A poza tym to ona jest z nim w ciąży. No sytuacja robi się troszkę trudna. Mimo tego kontakt z markiem wciąż był utrudniony i śledczy postanowili w takim razie raz jeszcze, tym razem dokładniej przeszukać mieszkanie małżonków. Zabezpieczono wiele przedmiotów, które nie od razu podano do opinii publicznej. Ja jednak mogę wam powiedzieć, że znaleziono czerwone plamy, które okazały się być DNA Lori. Rozbryzgi były w sypialni małżonków, a w szafce nocnej Marka znaleziono krojochleb, dokładnie to nóż myśliwski, i na nim też było den alori. To wszystko wyjaśniało, dlaczego mężczyzna tak bardzo chciał wymienić materac, chociaż wciąż sprawa nie była w pełni jasna. Znaleziono jedynie rozbryzgi, nie wygląda to najlepiej, no ale nie ma ciała, a. Ilość tych plam nie świadczy o tym, że mogło to doprowadzić do zgonu kobiety. Chociaż i tak w tamtym momencie funkcjonariusze niestety podejrzewali, że Lori wcale do domu nie wróci cała i zdrowa. Poza tym, moi drodzy, znaleziono też w mieszkaniu Hackingów kluczyki od samochodu Lori, co świadczy o tym, że kobieta miałaby tam pojechać, tam do parku, następnie wrócić do domu i zostawić kluczyki, a potem zniknąć. No nie ma to sensu, większy sens ma to, że Mark doskonale wie, co stało się z jego żoną i próbował upozorować próbował zniknięcie w taki sposób, że to on pojechał do tego parku, co też wyjaśnia przesunięty fotel. Następnie wrócił do domu no i wrócił z kluczykami. Zabrał kluczyki, żeby to wyglądało tak, jakby Lori gdzieś poszła i je zabrała. W każdym razie dzień po hospitalizacji Marka, jego ojciec Douglas wypowiedział się publicznie broniąc syna i zapewniając, że mark nie ma nic na sumieniu, jedynie kłamał w sprawie ukończenia studiów, bo czuł dużą presję. No i to było tak, takie wystąpienie, że jest mu szkoda syna, że syn wcale nie miał złych zamiarów i w ogóle. To jednak nie przekonywało śledczych. Mundurowi sądzili, że Mark celowo udaje osobę niestabilną emocjonalnie, aby zrobić sobie ewentualną podkładkę pod to, co może później wyjść w śledztwie. Będąc w szpitalu Mark zatrudnił adwokata, co oznaczało, że mimo wszystko myślał dość logicznie. Na tym etapie policja czuła, że Lori nie odnajdzie się wcale cała i zdrowa, dlatego rozszerzono poszukiwania o takie miejsca jak lasy, wysypiska śmieci i opuszczone miejsca. Śledczy postanowili odtworzyć też dni poprzedzające zniknięcie Lori i okazało się, że w niedzielę 18 lipca małżonkowie byli w odwiedzinach u swoich znajomych na takiej małej imprezie. I wtedy też wszystko wydawało się normalne, chociaż Mark niewiele mówił, był troszkę taki spuszczony. Później tego samego dnia około godziny 20, małżonkowie byli widziani w okolicznym sklepie spożywczym, następnie kobieta po prostu zniknęła. Jednak jak wiemy, kolejnego dnia z rana Mark kupił nowy materac, a później, a później wykonał telefon alarmowy. Jednak zanim to zrobił, no to udało się zabezpieczyć nagrania z monitoringu, które przedstawiają mężczyznę podobnego do Marka, który w worku na śmieci ciągnie coś wyjątkowo ciężkiego i wyrzuca to na śmietnik niedaleko szpitala, w którym pracował, a później dopiero wrócił do domu, czy tam kupił materac i wykonał telefon alarmowy. Kolejnym etapem w działaniu funkcjonariuszy było przeszukanie okolicznych wysypisk śmieci i okazało się, że na jednym z nich znaleziono kilka ważnych dowodów. Był tam ubrudzony materac, który Mark wyrzucił, i list napisany przez Lori. Kobieta w tym liście poinformowała swojego męża, że ma dość tych kłamstw i chce rozwodu. Oznacza to tyle, że Lori wiedziała o tym, że jej mąż nie ukończył studiów i wcale nie zamierzała mu wybaczyć. Co więcej, chciała go zostawić, a to w społeczności mormońskiej była naprawdę ostateczność. I Mark wiedział, że jeżeli żona od niego odejdzie, no to tym samym wszyscy dowiedzą się o jego kłamstwach, bo będą pytać, Ej, Lori, dlaczego zostawiasz męża, co się stało, jaki jest powód, a wtedy zarówno jej rodzina, jak i jego rodzina, jak i wszyscy znajomi dowiedzą się o tym, że Mark nie ukończył studiów i daleko mu do bycia lekarzem. A to już brzmi jak motyw, motyw, który mógł mieć Mark, aby pozbyć się swojej żony. Na tym etapie bliscy Hackingów podejrzewali, że prawda o zniknięciu Lori jest naprawdę okropna. Mimo tego, jeden z braci Marka postanowił go odwiedzić w szpitalu i poprosił mężczyznę, by ten opowiedział prawdę i przyznał, gdzie jest ciało. Zresztą, później też Marka odwiedzili inni bracia, którzy poprosili o to samo. I najwyraźniej mężczyzna wiedział już, że jest na przegranej pozycji, dlatego postanowił wyjawić prawdę. Mężczyzna powiedział, że zabił swoją żonę, używając przy tym czelby. Uznał jednak i dość mocno zaznaczył, że on niczego nie planował, że to miał być impuls, którego bardzo, ale to bardzo żałuje. Po wszystkim posprzątał mieszkanie, a Lori zabrał w worku, no i zostawił w śmietniku za swoją pracą. Krótko po tym wyznaniu 2 sierpnia 2004 roku Mark został oficjalnie aresztowany. Przez kolejne tygodnie śledczy starali się odnaleźć ostatni element, czyli ciało, co okazało się niezwykle trudne, o wiele trudniejsze niż zakładano. W końcu 1 października 2004 roku z rana poszukiwacze odnaleźli Lori, a właściwie to niestety to, co po niej pozostało. Mimo tego początkowo Mark do niczego się nie przyznawał. W trakcie przedwstępnej rozprawy 29 października 2004 roku mężczyzna powiedział, że jest niewinny, że on się do winy nie przyznaje. A tym samym należało przeprowadzić prawdziwą rozprawę, bo wygląda to w ten sposób, że jest ta przedwstępna rozprawa. Jeżeli oskarżony się przyznaje, no to już tej pełnej rozprawy nie ma i w tamtym momencie nawet brat Loli i w ogóle jej rodzina prosiła go o to, że no weź się przyznaj, wiemy, że jesteś winny, oszczędź nam tego wszystkiego, przez co będziemy musieli przychodzić, ale Mark upierał się przy swoim i uznał, że jest niewinny. Jednak moi drodzy, w trakcie prawdziwej rozprawy 15 kwietnia 2005 roku znów zapytano Marka, czy przyznaje się do winy, a tam się przyznał i uznał, okej, okay, dobra, jestem winny. Co ciekawe, no, no, przyznał się, należało wydać jakiś wyrok. No i w pierwszym wyroku skazano go na uwaga 6 lat pozbawienia wolności. Dlaczego tak? No, wynikało to z ówczesnego prawa, z takich przepisów, był to w tamtym momencie najwyższy możliwy wyrok. Jednak w lipcu tego samego roku Komisja do spraw zwolnień warunkowych oświadczyła, że okej, okay, spoko, nie ma problemu, Mark może być skazany na 6 lat. Ale oni do 2035 roku. Nie będą rozpatrywać jego wniosku o zwolnienie. Czyli wyrok wyrokiem, ale dopiero po 30 latach ktoś może łaskawie spojrzeć na jego wniosek. Jest to swego rodzaju obejście systemu, no ale gdyby system nie był wadliwy, to nie trzeba byłoby go obchodzić. I moi drodzy, z tego właśnie powodu powstało tak zwane prawo LORI, które podwyższyło minimalny wyrok do 15 lat. Czyli w tej sytuacji Mark powinien dostać minimum 15 lat. No ale jak wiemy, zdaniem Komisji do spraw Zwolnień Warunkowych, y, będzie on tam siedział lat 30. Znaczy, no, zostało mu jeszcze jakieś 7 lat prawdopodobnie, chyba, że wyjdzie wcześniej, no ale póki co już wcześniej nie wyszedł. Tak czy inaczej, krótko po skazaniu Marka, jego ojciec wygłosił na konferencji oświadczenie napisane przez swojego syna i chciałabym wam je przytoczyć. Wiem, że więzienie to miejsce, w którym powinienem być. Spędzę tu czas, robiąc wszystko, co w mojej mocy, aby naprawić wiele zła, które wyrządziłem, Chociaż zdaję sobie sprawę, że całkowite pojednanie jest niemożliwe w tym życiu. Czekam niewiele zmian, ale mam nadzieję, że pewnego dnia stanę się mężczyzną, za którego Lori zawsze mnie uważała. Wiem, że skrzywdziłem wiele osób i żałuję tego bardziej niż moglibyście przypuszczać. Każdego dnia moja dusza płonie w udręce, gdy myślę o tym, co te osoby muszą przeze mnie przechodzić. Szkoda, że nie mogę zabrać waszego bólu. Chciałbym cofnąć wszystkie kłamstwa, które powiedziałem i zastąpić je prawdą. Chciałbym móc oddać wam Lori. Mój ból jest zasłużony, wasz jednak nie jest. W głębi serca błagam o przebaczenie. Teraz wiem, że nie ma nieszkodliwego kłamstwa. Bez względu na to, jak małe ono jest, możecie myśleć, że kłamstwo rani tylko kłamce, ale jest to dalekie od prawdy. Jeśli podążasz ścieżką kłamstw, zatrzymaj się teraz i zmierz się z konsekwencjami. Bez względu na konsekwencje, będą one lepsze niż ból, który sprawia sobie innym. I moi drodzy, ja wiem, że zapewne Mark jest osobą niezwykle zaburzoną, jednak jego wypowiedź wydaje się bardzo przemyślana. W naprawdę niewielu sprawach, które przerabiam, i w ogóle w niewielu tego typu sprawach, sprawcy przyznają się do winy i w dodatku próbują publicznie przeprosić. Nie wiem, czy słowa marka są prawdziwe, czy nie są prawdziwe, czy one wynikają z potrzeby serca, czy może wynikają z potrzeby zrobienia sobie lepszego PR-u. Jednak brzmi to bardzo przemyślanie i są to ważne słowa. Myślę, że są to odpowiednie słowa przede wszystkim. Bez względu na to, co Markiem kierowało, no to jest to rzeczywiście rzadkość, że sprawca przeprasza publicznie, że przyznaje się do winy, że ma jakieś takie refleksje, które chce przekazać całemu światu. No cóż, moi drodzy, Mark nadal siedzi, nic na razie nie wskazuje na to, żeby wyszedł. Na nagrobku Lori znajduje się jej panieńskie nazwisko, ponieważ rodzina zdecydowała się usunąć nazwisko jej męża, czyli tam nie jest to Lori Hacking, tylko jest to Lori Suarez. Z najnowszych informacji wynika tyle, że Mark za kratami próbował zrobić sobie biznes i sprzedawał swoje autografy, jakieś tam odciski palców, powietrze, którym oddychał czy coś w tym stylu na stronie internetowej za pieniądze, po czym go przyłapano, no i on obiecał, że już sprzedawać tego nie będzie. To jest taka bardziej ciekawostka. W ogóle to jest interesujący temat, że ludzie sprzedają takie rzeczy, znaczy sprawcy sprzedają takie rzeczy, a ludzie naprawdę mocno się tym interesują. No ale to pewnie byłby temat na jakąś inną pogadankę. Moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jest to bardzo interesująca, przykra sprawa, gdzie jedno kłamstwo doprowadziło do kolejnego, później następnego, a w rezultacie życie straciła niewinna osoba, właściwie to dwa istnienia, które niczemu nie zawiniły. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś wcześniej słyszał o tej sprawie, zna jakieś szczegóły, o których tutaj nie wspomniałam, no to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Zachęcam Was do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu. Tym razem piszą w komentarzu, jaką nową serię obstawiacie na tym kanale. No bo już Wam powiedziałam, że za tydzień pojawi się podcast z tej nowej serii. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was zgadnie. Standardowo zachęcam Was do dołączenia do grup, linki znajdują się w opisie. Raz jeszcze dziękuję, że jesteście, że dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i do usłyszenia niedługo.